witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem mam piwo chyba szeroko znane, Bawaria, z Holandii. Kapsel z logiem browaru, nawet ciekawy. 4,3% alkoholu. No i wygląda na to, że jest to wersja specjalna dla Brytanii, Wielkiej Brytanii, bo oryginalne jest 5%. Zielona butelka, ale fajnie wyprofilowana, bardzo fajnie się trzyma. No cóż, zielona, czyli premium, musi być wspaniałe, prawda? Ale nie o to chodzi. Po prostu to taki wyróżnik marki, że to jest to podstawowe, wspaniałe piwo. Jakie tam ono wspaniałe. Składniki. Naturalna mineralna woda z ich własnego źródła, słód jęczmienny, syrop glukozowy i ekstrakt chmielowy. Cuda. Jest to piwo dystrybuowane w Wielkiej Brytanii przez Molson Coors. Ale jeśli chodzi o browar, no to ciągle jest niezależny. Ale no cóż. Przejdźmy do piwa lepiej. Jak widzicie, przy nalewaniu zrobiła się dużo piana. Zostało trochę suchej piany na szkle. Dolejmy. Piwo jest barwy słonkowej, klarowne. Piana dosyć ładna, gęsta, drobno pachnerzykowa. No, tak jak być powinno, prawda? Natomiast aromat jest żaden. Z butelki coś tam. Odrobina słodowości i odrobina ziołowych nut chmielowych. Naprawdę to jest bardzo niewielkie. I chyba tylko dlatego mogę to wyczuć, bo piwo jest w temperaturze pokojowej, a nie jest schłodzone. Bo tak sobie pomyślałem, że jak schłodzę to, no to już nic nie wyciągnę z tego piwa. Żadnych aromatów ani smaków. Także temperatura pokojowa i coś tam można znaleźć. Także podejrzewam, że jak będzie schłodzone, to już będzie nic. Będzie tylko woda i troszkę alkoholu. No nic. Także aromat bardzo nikły. Jakieś tam śladowe ilości słodu i ziołowej chmielowości. Tyle. Z ekstraktu. Tak. No teraz spróbujmy. No ale za to wygląd jest bardzo ładny. No. Bardzo lekki lager. Ale nie jest wodnisty. Natomiast ciało rzeczywiście lekkie. Śladowe ilości słodowości. Jakieś drobne nutki cytrynowe, odświeżające, ale to naprawdę niewielkie. Goryczka nieistniejąca. Jeśli chodzi o odczucie w ustach, no to prawie jakby się piło szandy. Gdzieś jakieś pozostałości po strukturze piwa. Także bardzo leciutki lagerek. Ale nie jest źle. Nie ma wad. To jest dobre. Nie jest... nie ma skunksa w nim. To też dobrze. No ale jak się używa ekstraktu chmielowego, no to jest dużo lepiej niż chmielu. Nie jest taki narażony na skunksa. Bardzo leciutki.
Jakby nie był w temperaturze pokojowej, to bym nic nie wyczuł. Naprawdę. Za swoją cenę może być. Może być jako baza do radlerów, jako no, przy barbecue, przy słonecznych dniach, fajnie schłodzonych, gdzie nie zależy nam na tym, żeby coś czuć, tylko żeby się odświeżyć. Tak. Natomiast tu nie ma smaku i aromatu, który by coś nam powiedział. Także Corpo Lager w najlepszej formie. Praktycznie zero aromatu i zero smaku. Pozostaje troszkę tekstury piwa. Piękny wygląd. To zdecydowanie można przyznać. Bardzo ładnie wygląda. Tak jak powinno piwo wyglądać. To plus za to. Natomiast nic więcej. Chciałbym spróbować to oryginalne. Podejrzewam, że będzie troszkę lepsze niż to 4,3%. Jak mi się uda, to zrobię. Jak mi się uda, to je porównam. Zobaczymy. Jak dorwę 5%, to będzie następne review. Dobra. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Dobrze. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o przycisku notyfikacji w kształcie dzwoneczka, który będzie Wam przypominał o każdym filmie na kanale, tak że będziecie na bieżąco. Nie opuszczając żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie. Cheers.